pokrótce tyle. Chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz. Moim zdaniem właściwe byłoby w tej sprawie, żeby Wysoki Sąd wystąpił do prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu z zapytaniem dotyczącym finansowania Izby Lekarskiej przez producentów szczepionek. Dlaczego, panie mecenasie, ale to jest wniosek, który jakby wydaje się wykracza poza ten wniosek, który pan przed chwilą złożył. Tak, skupmy się, uzasadnił, że składa pan wniosek daleko idący, tak? Natomiast ten, który pan przedstawia, ale jest króciutki, to jest jedno. Ale możemy, panie mecenasie, jest pan doświadczonym prawnikiem i wie pan, że sąd czuwa nad pewnym porządkiem, a tak wprowadzimy tutaj chaos, tak? Ja na razie ten kolejny wniosek pozostawiam tutaj. Ale tylko jedno zdanie, mogę dokończyć? Jedno zdanie. Jedno zdanie i zajmujemy się wnioskiem, który pan tutaj, tymi właściwie trzema wnioskami, które były. Z informacji opublikowanych przez firmę AstraZeneca wynika, że firma ta sponsorowała Wielkopolską Izbę Lekarską. Teraz, dzisiaj sąd z tej Izby Lekarskiej ma podjąć decyzję odnośnie winy bądź nie lekarzy, którzy, mówiąc enigmatycznie, wypowiadali się sceptycznie w zakresie produktu tej firmy. Panie, to na jaką okoliczność składa pan ten wniosek? Chciałbym, żeby sąd zapytał prezesa Izby, czy również inni producenci w latach pandemii przekazywali środki finansowe na rzecz Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Dlaczego, Wysoki Sądzie? To jest ważne, bo każdy ma prawo do sądu niezawisłego, bezstronnego. Jeżeli z raportu firmy Astra wynika, że była między innymi sponsorem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, to pozostaje otwarte pytanie, co z pozostałymi producentami i jak to wpływa na niezależność, niezawisłość sądu. Czy my możemy w takiej sytuacji, czy jest w ogóle sąd lekarski w Polsce, który może zająć się sprawą, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, no chyba potencjalnego konfliktu interesów. Panie mecenasie, jeżeli...